Siemaneczko, ja jestem Dirtowy Bubu i witam Ciebie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj znowu jedziemy w tripa. Wybieramy się właśnie do Grudziądza, gdzie zaliczymy sobie kozacki dżemik na rowerze Slope Duro. Gdzieś tam jest. I dzisiaj sobie troszeczkę poopowiadamy o tym, co w takiego tripa w sumie zabieram. Dzisiaj jest to taki trip jednodniowy, więc będzie dużo mniej fantów niż zazwyczaj. Ale opowiem Wam, co tam zabieram i tak dalej. I po prostu pojeździmy kozacko na dużym rowerze. Także zapraszam. Okej, dojechaliśmy już na miejsce. Witam Was prosto z Grudziądza. I pokażę Wam, co mam w moim bagażniku. Ogólnie podróżuję moim pasocikiem. I w bagażniku mam włożony sobie rower. On mi się tutaj mieści doskonale po złożeniu po prostu kanap. Wystarczy odkręcić przednie koło. I co jeszcze tutaj mam w bagażniku? Mam kilka rzeczy, które są niezbędne moim zdaniem do tego, żeby podróżować. I jedną z tych rzeczy jest pompka. Mam tutaj jakieś dęteczki po boku, zawsze na zmianę. Mam tutaj buty, w których będę śmigać. Wiadomo, się wpadnie w jakąś kałużę czy coś, to lepiej mieć po prostu buty do śmigania inne niż te, w których się prowadzi. Mam dywanik. Dywanik robi furorę, bo jest z Kubusiem Puchatkiem. Ale on robi robotę, bo po prostu można go sobie położyć na ziemię i stanąć jak człowiek i się tam przebrać. A propos przebierania się, to zawsze wożę ze sobą taką skrzynkę. I w tej skrzynce mam tutaj wszystko. Mam tutaj spodnie, ochraniacze jedne, drugie, trzecie, jakieś skarpetki na rower. Także tutaj mam po prostu cały boks związany z rzeczami do ubrania. Także teraz się pora ubrać na rower. I żeby rower był bezpieczny podczas podróżowania, to zawsze na czas podróży sobie daję po prostu to siedzenie do góry. Wtedy po prostu ten rower nie jest w stanie polecieć do przodu. No i tutaj jest po prostu zabezpieczony kocami, nic się tutaj nie dzieje. Jeżeli chodzi o inne rzeczy związane z tripowaniem, to mam tutaj oczywiście jeszcze kask. Dzisiaj będę śmigać w full face'ie. Tutaj jeszcze się pojawiła jakaś dęteczka, to jest 27,5 cala. Jest pompka do amortyzatora i jest tutaj jakaś skrzyneczka. I w tej skrzyneczce mam właśnie rzeczy takie tam do serwisu, jakieś tam imbusy, takie tam rzeczy. I jest coś, co się przydaje, zwłaszcza jak się wraca z tripa. Mam tutaj koc i ten koc sobie kładę na siedzenie, jak mam brudny tyłek na przykład. No, to też robi robotę. Dobra, pora wyciągnąć tą maszynę. Już przepakowani, już rower złożony, przebrani i lecimy na miejscówkę. Mam nadzieję, że trafimy. Słychać w tle klepanie hop, więc powinno być git. Ostro! Tędy szybciej, 180 jam. Lecimy. No szybciej, no. No dobra. Lecimy. Jest coś okej? Okej, linia poleciana ze 2-3 razy po całości, już się udało tam posadzić jakiegoś tibogena na pierwszej hopie. Siadło sui na tej największej hopie, także w sumie zajawa z trzeciego skoku, także mega spoko. No i lecimy dalej, zobaczymy. Ta trzecia hopeczka mnie tak dziwnie wybija, ale powinno być okej. Jakie kardio tutaj jest! Wow! Co jest? I tutaj dalej miejscówka idzie, są następne hopeczki, których teraz latać nie będziemy. Powracam dla Was nagrywać edicik z tej dużej linii.
ogólnie jeśli chodzi o takie wrażenia na świeżo, to powiem wam szczerze, że miejscówka na mnie wywarła naprawdę fajne wrażenie. Chopeczki są przygotowane dobrze, zebrało się tutaj troszeczkę ludzi. Fajnie mieć taką miejscówkę niedaleko od siebie. Ja tutaj mieszkam około 100 km, chyba nawet niecałe. Szkoda, że ostatni raz byłem tutaj kilka lat temu, nie wiem, 4 lata temu z Bosmanem, pamiętam. No bo miejscówka myślę, że warta odwiedzenia. Chociaż chopeczki nie są tutaj takie proste. Okej, Bosman właśnie pojechał linię przede mną. Opcja jest następująca, zaczął się już best trick. Przed chwileczką zrobiłem suicide na tej hopie największej i teraz jest plan taki, żeby do tego suicide'a dosadzić bar spinka. Yes! Yo! Yo! Okej, suicide'ik do bar spina zasadzone. Jestem z tego faktu bardzo zadowolony, bo ta hopa była całkiem spora. Jak tutaj przyjechałem właśnie, te pierwsze skoki się czułem bardzo niepewnie na tej hopie. Teraz jest już ok, jak robi się sztuczki, jest ok. Teraz jest opcja następująca. Zboostujemy mega dużo prędkości i się coś pokręcimy. Yo. Yeah! Yo! Yeah! No powiem szczerze, nie spodziewałem się, że siądzie to tak od razu, z czoła. I spoko. Flipek zasadzony. Nie wiem, czy tam było miejsce na bara. Chcę dołożyć bar spina do tego backflipa, byłoby naprawdę turbo spoko. Jest to dosyć trudne na tym rowerze i na tej hopie, ale powinno być w porządku. Trzymajcie kciuki. Okej, po namyśle jury składającym się z trzech osób stwierdzamy, że zmieściłby się tam bar spin, ponieważ lądowałem jakoś w połowie lądowania, także robimy to. Jestem właśnie za pierwszym podejściem do backobara. Gdzieś tam się w locie zamotałem. Nie złapałem kierownicy, ale widzę, że jest zapas. Jest zapas zarówno jeśli chodzi o flip, jak i chodzi o czas. Więc po prostu jedziemy i robimy to. Yo! Dobra, pierwsza na spokojnie par spinek. Teraz pompa. Wychodzimy mocno, kręcimy. Yes! Yo! Yes! Yes! Poleciałeś, to gratuluję w takim razie. Chyba bubu, co jak się tak rozciąga? Mamy bestryszka, back of bar spin odjechany. Fajnie, 2022. Dawajcie wszyscy na zdjęcie. Z nagrodami wszyscy. Tutaj. Płetejcie. Na nowo. Dobra, dawaj. Gdzie jesteśmy? Aha, my tego jeszcze nie skakaliśmy! Okej, po best triku, po wykonanym flipbarze przenosimy się tutaj na dużą linię. Jak widzieliście teraz przejazd dużej linii, ona się jeszcze tam ciągnie po bandzie w prawo. Tutaj chłopaki kminią nad dropem. Kakał. No całkiem spory ten drop.
No to lecimy, pociąg. Duża linia. Naprawdę działa kozacko. Ale jest taka prędkość. Jo. Oj, oj. I w ten oto sposób kończymy dżem w Grudziądzu. Udało się zgarnąć backflipa za backobara, co mnie bardzo cieszy, bo jest to pierwszy backflip barspin na tym rowerze po tych modyfikacjach. Wcześniej robiłem, to miałem zrobione tego Blackbirda tak na takiego, można by powiedzieć, dirtówka to była w sumie, bo 140 skoku, mega szybkie opony, a teraz jest złożony już tak typowo slopeduro, że można polatać również większe hopy, co też udało się zrobić dzisiaj, więc zajawa, plan wykonany i to tyle jeśli chodzi o dzisiaj. Dzięki wielkie chłopaki za ten event, było wpyte i widzimy się już wkrótce. Z fartem. Życie ci niemiłe?